Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w drugim odcinku z Prison Architecta Island Bound. Dobra, kochani, mamy niesamowitego, ciągle tego niesamowitego mówię. Mamy psychologa, który nam pokazuje, jakie jest zagrożenie. Morale personelu jest niskie. Mam nadzieję, że to się zmieni w ramach doprowadzenia wody, chociaż tutaj. Cyku, cyk. Że woda sobie płynie grubą rurą, a potem ta mniejsza. Dobrze. Mamy tutaj pomieszczenie tymczasowe. Nie ma dostępu do stołówki. Wiecie co? Trzeba by to chyba, tak mi się wydaje, ogrodzić. Żeby tutaj było przejście. Właściwie to zróbmy może fundament. Bo tu są dostawy. Ale zróbmy fundament taki, powiedzmy taki. I tu będzie, kochani, tak zwana recepcja, z tego co pamiętam. Tak, recepcja. Będzie biurko, stół i krzesło. Ponieważ oni tutaj, więźniowie przyjeżdżający, przypływający, przylatujący, będą mieli dostęp wtedy... Znaczy, nie dostęp będą mieli, tylko my będziemy mieli dostęp do ich zawartości kieszeni, więc jak najbardziej. Zrobimy sobie drzwi więzienne tu na pewno. Właściwie to mogą być tutaj te drzwi. Z tej strony będą drzwi. Wiecie co? Z tej strony będą zwykłe drzwi. Gdzieś na środku. Powinno być ok. Za chwilkę jakąś lampę tutaj też wstawimy i tak dalej. Podłoga pomieszczenia, obiekty. Lampa ścienna. Nie chcę. Chcę światło zwykłe. Zróbmy może światła tu gdzieś. Właściwie to tu. Tego nie. Tu będzie to przejście, tu światełko, tu. Mam nadzieję, że mamy tutaj właśnie dostęp do prądu. Zróbmy. Właściwie dostęp do prądu potrzebujemy też tu. Trochę. Bez sensu, to zrobiłem właśnie, zauważyłem. Cio, polecimy po prostu stąd. Będzie taniej. Okej, czy... Trzymane na razie. No właśnie, bo musimy zrobić to wszystko. Tylko mamy 9000, więc tak naprawdę przychód by się przydał już teraz. No tutaj to wstawiają, tu są dostawy. Tu nie będą, oczywiście nie będą dostawy, tylko będzie recepcja. Tu. Recepcja jest, potrzebujemy biurko. Krzesło, biurko. Tak? Biurko jest potrzebne. Będą więźniowie przychodzić, to będą tutaj... że tak powiem, być obsługiwani. Będzie stół mały, gdzie będą sobie zabierali rzeczy. I to jest tyle. Dobra, jest ok. Chyba. Tak, ja wiem, że tu odpady, tutaj bzdurki. Tylko nie mamy właśnie dostaw już teraz, bo zabieram te wszystkie rzeczy. Wiecie co, dostawy sobie zrobimy tu. Nie wiem, czy to mogę zabrać. Mogę zabrać. Dostawy będą tutaj. Tu są odpady. Troszkę mniej. Dobra, i teraz tak. Szybko ścianę, ogrodzenie. Tak, żeby oni nie mogli tędy wejść. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bo przychodzą tędy i od razu będą w... Będą tu. Czy przez recepcję będziemy przechodzić? Myślę, że tak. Co tu się wydarzyło w ogóle? Strażnik jest wnerwiony, to niedobrze. Stos. Dobra. O. Dobra, tu jest już powoli ta się robi, siatka. Nerwiony. Dlaczego nerwiony, powiedz? To można w ogóle zobaczyć sobie też tutaj. Notacja, polityka, harmonogram. No właśnie, harmonogram też za chwilkę będziemy zmieniać i tu jest dużo rzeczy. Kto może co jeść i tak dalej, w zależności od rygoru i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś zostanie... To zamknięcie na 4 godziny w izolatce, albo zamknięcie na 12 godzin, mogę to... Na 12 godzin, atak na więźnia, przeszukanie celi w tym momencie też będzie. Nie wiem, czy właśnie zwiększenie rygoru, obniż, zwiększ, tak, spoko, i to jest też super. Próba ucieczki, wtedy będzie podwyższenie rygoru, za zniszczenie... przeszukanie też będzie, zamknięcie na
5 godzin. Zamknięcie w celi oczywiście, tak na więźnia. Będzie też podwyższenie, tak na pracownika podwyższenie. Przeszukanie, spowodowanie poważnych obrażeń. Przeszukanie celi wtedy też, podwyższenie. Zażywanie środków odurzających maksymalne. W izolatce na sporo godzin. Na zabójstwo nawet nie wiem, kurde, czy nie na. Nie na 24. Posiadanie broni. Tu jest też izolatka. Posiadanie narzędzi. To już raczej będzie przeszukany wtedy. Posiadanie narkotyków w izolatce. Towarów luksusowych. Może być zamknięcie na parę godzin. Na 3. Dobra, dotacje, programy, finanse. Wzrost płac raczej nie. Wycena 50 tysięcy. To więzienie kosztuje. Harmonogram potrzeby. No właśnie, nie mamy potrzeb, bo nie mamy psychologa. Ale wydaje mi się, że psychologa mieliśmy. Nie, nie mamy, bo kurde, nie mamy miejsca tutaj. Trzeba by zrobić, kurczę, podłogę. A tu jest ogólnie teren. Także tutaj jest ta woda, którą możemy sobie, że tak powiem, zmieniać. Także spoko. Wiecie co? Zrobimy to. Zrobimy to trochę większe. Tutaj, żeby to nie było takie dziwne, to zrobimy coś takiego. Tu. Tak jakoś to będzie szło. Gdzieś tu, no nie? I to powinno być git. W tym momencie fundament. Bo to będę chciał zwiększyć. Tak, i wtedy tę ścianę mi środkową wywalą. Z tego co rozumiem. Chyba jest ok. Chyba jest ok. Zobaczymy za chwilkę. Więźniowie zbudują oddział medyczny. Tak, 7 tysięcy mamy. I tutaj miałem mieć. Tu kuchnia, kuchnia. I tu będzie placówka medyczna. Tylko nie wiem jeszcze jaka duża. Świetlica, odwiedziny, zwolnienia warunkowe, tak. To później sala gimnastyczna, to jest nowość. Nowość. Izolatka, sala sypialniana. Gdzie jest, kurczę, ten pokój socjalny? Gabinet psychiatryczny, nie. Nie mogę znaleźć, kurde, słuchajcie. Bo to nie jest kaplica. Łazienka, dziedziniec, magazyn, dostawy bezpieczeństwa, raczej nie. Pomieszczenie, biuro dla twoich pracowników. No właśnie, nie bardzo. Nie bardzo czaję. Eksport, pokój socjalny, recepcja jest. Aż się prąd z tego wszystkiego chyba skończył. Nie, jest wolny czas. Zmniejszmy sobie ten czas trochę. Wiecie co? Wydaje mi się, że powoli można by tych więźniów przywołać. Chociaż oni będą. To jest personel, przenoszenie, tak, transport. Maksymalną liczbę więźniów, łączna liczba więźniów, liczba, dzienny limit przyjęć. Zamknięto. Dostępne jest 44. A, przyjmij maksymalnie i wtedy można by sobie procentowo przyjąć za 21 godzin. 12 cel mamy, więc spoko. Chociaż kurde, to jest za dużo troszeczkę, więc. Przyjmijmy na razie 10, to będzie 5000. Natomiast tu nadal odwiedziny, zwolnienia warunkowe. Nie. Sklep, kosnica, warsztat, pralnia, biblioteka, zbrojownia, pokój szkoleniowy. Plantacja drzew to nie. Gabinet psychiatryczny też nie. To są cele i wspólne cele dla więźniów psychicznie chorych. Dla najgorszych więźniów. Sala sypialna. Większa sala, tym więcej może przyjąć. Słuchajcie, naprawdę nie widzę. Powinienem móc zrobić przecież, kurde. Co za masakra. Chyba, że. No właśnie, nie mamy zdrowia. O to chodzi.
Zbrojownia później, patrole, wywiad, rozmieszczenie. To rozmieszczenie trzeba będzie też zrobić. Właściwie to możemy zrobić od razu. Za 5 godzin. Tu mamy zatwierdzono, zatwierdzono. Zdrowie. Dobra, to leci sobie zdrowie. Im szybciej zdrowie, tym lepiej. Tak, natomiast tu jest rozmieszczenie. I tutaj mamy ten budynek. Dobrze, że się tak zrobił, jak się zrobił. I będziemy mieć biuro kolejne. Nie bardzo rozumiem, co się dzieje z tym. Czy prądu brakuje? Nie, prąd jest spoko. 4 na 4 potrzebujemy jedno biuro. Tu zrobimy takie większe trochę. Obiekty. Krzesełko. Jedno tu, drugie tu. Stół duży, drewniany stołek. Szafa na akta. Komoda. Krzesło, krzesło. Radio, radio. Zrobię biurko, ale nie widzę. Drewniany stołek. Biurko jest tu. Bo będziemy mieć jeszcze chyba na pewno, znaczy na pewno będziemy mieć psychologa. Wymaga biura, no to masz tu biuro. Oraz woźnego nie mamy, wiecie co? Dwóch woźnych. Ogrodnika. Też ze dwóch. Kogowego mamy, brygadzistę mamy, psychiatry na razie nie potrzebujemy. Kucharza jak najbardziej, bo potrzebujemy dwóch. Na razie jednego. Buduj oddział medyczny i dwóch lekarzy trzeba by mieć. Buduj kuchnię i stołówkę, no właśnie. Na stołówce, co potrzebujemy na stołówce? Stół do podawania. Kurde, duże to. Okej, ławka, stół. Tu. Tu. Dobra, na razie to styka. Tu. Czy stół mały? Tu się zmieści? Zmieści się, ale... Nie, dobra, zostawmy to jak jest. Także na razie to styka. Tu jest to do podawania. Tak, stół do podawania jest, tu mały, ławka mała jest. Dobra. Kuchnia, lodówka, umywalka. Pytanie, czy mam kurde na tyle pieniędzy, bo to może być za 500. Dobra. Myślę, że tu z boku na razie. Dwie. Potrzebujemy lodówkę. Lodówka w którą stronę jest? W tą stronę. I potrzebujemy śmietnik, nie umywalkę będziemy potrzebowali. Dobra, stać nas na to. Tyle dobrze. Oczywiście trzeba będzie wodę podłączyć i tak dalej. Tu chyba to. Rura idzie tędy, ale wydaje mi się, że dużą rurę też tutaj gdzieś wstawimy. Gdzieś tutaj będzie do zlewu szła. Gdzieś tu chyba. Na razie zróbmy tak, powinno być git. No i wtedy dostaniemy 10 tysięcy chyba. Na razie mamy minus 500, bo zatrudniłem pracowników i tak dalej, bez więźniów, lecą kuchenki. Jeszcze mnie tymczasowe, to wiem, natomiast my dalej lecimy sobie z tym ogrodzeniem. Myślę, że ogrodzenie... Czemu mogę to zamienić? Za 33 zeta? Chyba tak. To zaraz się skończą pieniądze. Zastanawiam, czy tutaj jakoś polecieć w dół z tym, czy nie, czy po prostu tak. Dobra, na razie polećmy tu. Zamkniemy sobie to z tym chyba. Jakoś coś takiego. Mam. Zmieniają to na trawiaste. Ogrodnicy działają. Te kwiatki trzeba usunąć. No dobra. Troszkę szybciej. Miało być to skrzydło szpitalne, ale to nie szkodzi. Wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy mieć to wszystko. Przynajmniej dwóch lekarzy trzeba by zatrudnić. Nie mamy jeszcze dostępu do lekarzy. Bo tu zdrowie leci. Jeszcze 3 godzinki.
Dobra, praca więzienna to później. Jak mówię, mamy 9 tylko dolców. Więc troszeczkę szybciej to zadziałajmy z tym. Tu, 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 tu. Woźni cele i tak dalej. No, bo tu byłby taki syf, gdybym nie wziął tego, wiecie, zmniejszonego brudu. Bo taka tragedia. Tu będzie pokój do zwolnienia warunkowego, tylko nie wiem, jaki on musi być duży. 5 na 5. No dobra. Cały. Bo tutaj myślałem, żeby kawałek zrobić. Kawałek mógłby być pokoju do czego innego. Ale dobra, na razie zróbmy tak. Bo za zwolnienie warunkowe, jeżeli zwolnimy więźnia wcześniej, to też dostajemy dodatkowe pieniądze. Także to się opłaca robić. Zatrudnić dwóch lekarzy, ale nie mam, kurde. Koszt dziennie, no właśnie. Obiekty, obiekty. Jest kostnica. Jest ambulatorium, no właśnie. I tu ambulatorium miałem zrobić. Na razie nie takie duże, zrobimy. Trzeba będzie wziąć pieniądze jednak. Skądś. Nie wiem, czy mogę wziąć dotację dodatkową, chyba nie. Bieżąca pożyczka bankowa. Finanse. Właśnie nie wiem, czy mógłbym wziąć. Skorzystaj z usług, aby podnieść ten próg. Tylko, że kurde, minus 500 dostaję. 5000 dostaniemy za 12 godzin. Oddział medyczny, dwóch lekarzy. No właśnie, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy to mogę. Mogę. Okej. Musiałbym sprzedać trochę tego. 700, żeby mieć. No. Nie wiem, czy to mogę jakoś zaznaczyć, żeby tutaj sprzedać z automatu. Pomieszczenia, podłoga, personel. Zaplecze. Wiecie, o co chodzi? Zaznacz i sprzedaj, ale chyba nie. Dobra, mamy 1200, potrzebuję dwóch. A kucharzy, dobra, jednego kucharza mamy, dobra, 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 dobra. Dobra, jest, pieniądz. Okej. Okay. Dobra, ambulatorium teraz szybciutko. W ambulatorium łóżko medyczne. Zrobimy z tej strony, myślę, że dwa. Stykną. Zatrudnij przynajmniej dwóch lekarzy. Dobra, zbuduj oddział medyczny, to już jest gotowe. Wydaje mi się, że tylko tak, łóżko medyczne jest potrzebne i tyle. Tu zrobimy ściankę. Oczywiście wrzuciłem ich tu. By się, kurde, przydał jeszcze detektor, ale dobra. Fundament, podłoga, betonowa posadzka tu ma być. Tu chyba jest betonowa posadzka, dobra. Tu nie ma prądu. Zaplecze. Dobra, mam nadzieję, że to się podłączy. Tu jest do zlewu podłączone, więc spoko. Czego nie ma? Nie ma dostępu do stołówki. No, stołówka jest tu. Wydaje mi się, że to logistyka jest, nie? Dystrybucja żywności. Można sobie kliknąć, tak, no. Tylko właśnie pytanie, czy to tak działa? Chyba tak. Na te cele? Brak toalety, no ale tu. Jest woda. Toczenie ze ścianami. Czasami to, kurde, nie działa. What the f... Aha, za małe było. Dobra. Musi być przynajmniej 3 na 3. Dobra, jest git. Tak, logistyka. Tutaj przychodzą jeść. Tutaj jest zapewniany posiłek stąd tu oraz stąd tu. Do pokoju socjalnego, bo też nasi ludzie muszą jeść. No i wydaje mi się, że spoko. Zobaczmy jeszcze w biurokracji, jak wygląda sytuacja. Kształcenie, myślę, że tak. Sanitariusza. Wywiad, monitoring, dwa koła kosztuje. Prawnik, praca więzienna byłaby spoko. Ulga dodatkowa nie. Kredyt weźmy. Dodatkowa dotacja tak. Rozbudowa terenu jeszcze nie.
Sanitariusza. Nie mam pieniędzy, 6 tysięcy. Dobra, na razie zostawmy. Na razie zostawmy ściany. Na razie dobudujmy się tu. Czy to miały być drzwi i co się z nimi stało? Drzwi więzienne i miały być lampy dwie. Tu. I tędy wchodzą, i tędy przechodzą tutaj. To są szybkie rzeczy. Nie potrzebujemy szybkich rzeczy. Rozmieszczenie jest ważne. Strażnicy, żeby byli na przykład tu, przynajmniej dwóch. Priorytet obszarów woźny ważny. Tu będzie jeden. Tu będzie jeden. Lekarzy dwóch. Właściwie to jeden przynajmniej musi być. To jest taka nowość do tego, tylko dla personelu, tak jak najbardziej, to potrzebujemy. Nie wiem, czemu to jest rozdzielone takie na pół, ale trudno. Jest brak dostępu, nie szkodzi. Tutaj myślałem, żeby zrobić jakieś pomieszczenie typu schowek na produkty. Kostnicy raczej nie, odwiedziny nie, świetlicy kawałek. Dobra, zróbmy na razie tak, po dwóch stronach, a potem będziemy się martwić tak naprawdę, ile mogę rzeczy mieć tu zrobionych. Tu jest schowek na ten. Mógłbym to oddzielić oczywiście murem, a tu na przykład zrobić świetlicę. Właśnie nie wiem, czy to jest świetlicę. Nie, dobrze, jest ok. Co z tymi drzwiami moimi są? Ambulatorium jest, to jest. Prąd jest poprowadzony, nie. Dobra, 15 tysięcy mamy. Słuchajcie, wszystko jest zrobione. Możemy sobie dotacje kolejne wziąć. I tak zrobimy. Blok więzienny A. Tak, liczbę więźniów do 15 trzeba by wziąć. Dostaniemy 20 tysięcy na start. Konserwacja. Odblokuj konserwację przez biurokrację. Sprzątanie. Tak, to już zrobiliśmy, więc pieniążek po prostu wpada do nas. Prawo do odwiedzin, tak. Bo tu będą zwolnienia. Świetlica, no właśnie. Coś tutaj trzeba będzie pokombinować z tym. Nie wiem, czy te zwolnienia warunkowe nie będą mniejsze po prostu. Zwolnienie warunkowe przynajmniej 5 na 5, więc... Więc jeszcze raz tu. Stół dla gości. No właśnie, stół dla gości to jest specjalny obiekt. Ławka, ławka. Stół dla gości, właśnie. To można by przez recepcję przejść. No chyba, żeby zrobić korytarz tu, tylko że to musi być 5 na 5, więc to będzie małe. A pokój odwiedziny jaki musi być duży? Odwiedziny. Nie, nie ma wymiarów. No, to spoko. Małe to jest. Kurde. Wiecie, o co mi chodzi? Tylko, że to będzie 5 na 5. To jest 5? To jest 5, kurde, za małe. Myślałem, żeby zrobić tutaj... Moment. Tu jest 6. Można by to zmienić. To zrobić, przenieść. Przychodzą ludzie, to tu. To przenieść tu. Nie, bez sensu. Nie tak. To niżej dużo. Tutaj by zrobić trzeba by fundament ceglany w ten sposób. Wtedy tę ścianę obniżyć całą. No nie. Tylko czy tutaj? Gdzie raz, dwa. Kurde. Przeniesiemy to jeszcze niżej.
Także ten fundament będzie musiał być jeszcze bardziej dotąd. Przenoś drzwi. Tu. I tutaj będzie murek w miejscu. Dziany. Będzie murek, to może być wejście w takim układzie. Tę ścianę wyburzymy. Bo tu będzie normalnie. Ścianka. Dotąd. Czy to będzie fundament? Mogę tak zrobić? Wtedy jakoś to zadziała, czy nie? Oczywiście to światło trzeba będzie przenieść gdzieś na zewnątrz. To przeniesiemy, nie wiem, gdzieś w kąt. I tu będą drzwi do zwolnienia warunkowego. Będą te drzwi. Tu jest recepcja. Z tym, że pytanie, czy ta recepcja, kurde, zadziałała tak, jak powinna. Nie. Też recepcja nie ma tak naprawdę wielkości, więc w sumie mogłem tego nie zwiększać. No ale dobra. Przechodzą tędy ludzie, idą tu. Tu będą drzwi za chwilkę, miejmy nadzieję. Tak. Tu są drzwi w tę stronę. Czy tu jest posadzka jakaś sensowna? Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, są drzwi. Posadzka betonowa tu. Drzwi powinny za chwilkę być tutaj też. Jedno niepowodzenie jedynie. Dobra. Czy to jest pojemnik z drzwiami? No to powinien przejść za chwilkę ktoś. Dobra, działa, chyba. No nie, będą jedne odwiedziny na razie. Znaczy jeden stół na odwiedziny, potem to może zwiększymy albo coś. Tutaj miała być ściana, tak? Robię tę ścianę? Nie, coś tu nie działa z tą ścianą. Szybko, szybko. Nie, no jest. Dobra, tylko ona jest po prostu niepokazana. No i wejście jest, ok. Nie bardzo rozumiem, dlaczego te płyty betonowe tutaj trzeba robić. Dobra, go, go, go. Bo już czekamy, kurde, na tych więźniów. Wydaje mi się, że wszystko mamy dookoła. Umieść przynajmniej 3 stoły dla gości. Mhm. Także tego. kurde. Nie wiem, czy jak nie zrobię stołu dla gości dodatkowego. Wiecie co, zróbmy tak. Zrobimy taki machnią. Obiekt. To będą dwa. Wiecie, o co chodzi? Zrobimy to z tego odwiedziny po prostu. Będą dwa stoły, potem wstawią jeszcze jeden i zgarniemy stół bilardowy, dwa telewizory i przynajmniej 5 budek telefonicznych. Super. W tej rekreacji, tak? Świetlicy. Dwa telewizory. Stół do bilarda. Ciekawostki. Dobra, budkę telefoniczną mam. Wiem jeszcze tu ze dwie. Czemu nie mogę? Pieniądze mam, 72 tysiące. Dobra. Tu jest świetlica. Stół owalny, stół medyczny. Jest telewizor. Jest telewizor duży. Nie wiem, co jest przodem, co jest tyłem. To jest tył, dobra. I stół bilardowy umieść. 300. Dwa telewizory, stół bilardowy i będziemy mieć to gotowe. Prawa do odwiedzin. 5 budek telefonicznych za chwilkę też. Wpadnie nam 5 koła. I tyle. Dobra, kurde. 70 tysięcy mamy.
Krótkotrwała inwestycja. 5 tysięcy, ale dostaniemy 16 na koniec. Właściwie to 11 tysięcy. Certyfikacja systemu bezpieczeństwa, aklimatyzacja i animacja więźniów. Do pracy w pralni, kuchni i w schowku. Resocjalizacja byłaby dobra. Dobra, zbuduj pokój socjalny. Jak najbardziej. Dobra. Pokój socjalny powinniśmy mieć. Praca więzienna, myślę, że tak. Dodatkowa tu, rozbudowa terenu nie. Wywiad się przyda, monitoring też się przyda, patrole się przydadzą, zdalny dostęp może później, patrole, potem będą psy. Zbrojownia, myślę, że tak, kształcenie. Trochę pieniędzy muszę wydać na początek, ale myślę, że będzie dobrze. Zaplecze wyłącznik nie, potrzebuję jeszcze kondensator jeden. Minus 800, ale to nie szkodzi. Tak, ja wiem, że tutaj światła nie ma. Budki są. Jak to wygląda? No, raz, dwa, cztery, dobra. Czy mogę to jakoś zrobić, żeby ten? Duplikuj, zamontuj, połącz. Właśnie, bo można sobie nagrywać te wszystkie rozmowy, nie? Więźniów, także na to też warto zwrócić uwagę. Dobra, zaraz zgarniemy kolejny pieniążek. No i kochani, to będzie ważny moment. Bo przyjdą nam ludziska, zwani więźniami. Potrzebuję, kurde, o ten światło, no. Przecież, kurde, nic nie widzę tutaj. Robi światło tam? Chyba tak. Taką ścieżynkę zrobimy potem, czy coś. Na razie tak bez ładu trochę i składu to wszystko. Ale powinno być ok. Nie mają przydzielonych zadań, przynajmniej 5, czyli po prostu potrzebuje strażników dodatkowych. Tak. Wiem, że 1300 jest. Dobra. Nagroda jest. Ok. Czyli tak naprawdę teraz mogę sobie to zdemontować. Tu zrobimy oczywiście szybciutko. Boże, mi zabiorą ten grant. Zrobimy sobie tutaj zwolnienie warunkowe z tego. Odwiedziny są i tyle. Nie zabierają mi chyba. Strażnik, przepływy pieniężne. Tak, 1300, ja wiem, ale to potrzebujemy więźniów. Dwóch doktorów jest, tu jest, budka telefoniczna jest, przejście dookoła. Jest pomieszczenie, ściany, drzwi. Rama ogrodzeniowa dla personelu, jak najbardziej z tej strony i z tej strony. Niech będzie. Podłoga, piaskowiec, piasek, trawiasty, płyta chodnikowa. Płyta chodnikowa jest za dychę. Róbmy płytę chodnikową, kurde. Dać mnie. Tu. Jest pojedyncza. Będzie podwójna. Tu będzie podwójna. I możemy przejść wtedy tędy. Tu i tu. Możemy przejść też dookoła w razie czego. Dobra. Więźniowie za godzinę. A propos harmonogramu, właśnie. Więźniowie, to wiemy. Transport 10, wiecie co? Możemy to sobie w sumie... Nie, dobra, zostawmy tak jak jest. Tu. Do celi. No właśnie nie. Potrzebujemy najpierw łazienka. Jest o 6. Dajmy najpierw łazienka, potem trochę czasu wolnego. Myślę, że godzina łazienki styka. Potem będzie posiłek. 2 godziny myślę, że damy na posiłek. Będzie czas wolny albo praca. 3 posiłki nie. Potem trochę na dziedziniec. 2 godziny. Potem będzie zwykły czas wolny. A potem posiłek 2 godzinki, do celi i spando. Jak mi się wydaje. Mamy dziedziniec, no i w sumie tyle, nie? Dobra, 8 minut, uwaga. Czy wszyscy są gotowi? Mamy 7 strażników ogólnie. 2 na pewno tu przydzielonych. Nie, oni się tu łażą. Te patrole zaraz będą. Właśnie nie wiem, czy... Są. Są skurczybyki. Lawrence, Wendurod, White,
Bolton, Levers, Brooks, Dixon, Pereira, Harding. Kradzież pojazdu, przyznam się do winy? Nie. Dobra. Tu go cyku, cyku, cyk. Właśnie nie wiem, czy mamy ubrania tak naprawdę. To są posiłki dla pracowników w ogóle. Oni są do przeszukania tutaj wszyscy. Mam nadzieję, że już jacyś dodatkowi strażnicy idą sobie ich wszystkich przeszukać. Tylko właśnie nie wiem, czy obiekt typu, że bieliznę mamy albo coś. Znaczy bieliznę. Będę musiał w ogóle odrodzić chyba. Oni powinni dostać nowe uniformy tutaj, w sensie te więzienne. No właśnie, warto zrobić recepcję też na początek. Wtedy przeszukuje się więźniów jakby od samego początku. No nie? I wtedy, jeżeli oni przynieśli jakieś swoje własne narzędzia zbrodni takiego sortu i typu, no to wtedy zostają... No właśnie, na przykład zegarek. Śrubokręt. No właśnie. Zostaje im to zabrane z automatu. Packa na jedzenie, przepływy pieniężne. Dobra. To jest czas na posiłek, więc spoko. Wiecie co? Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie rozmieszczenie strażnika tu, ale w godzinach pokazuję rozmieszczenie od 8 do... Nie wiem, czy tu. Tu, a potem o 10 już, żeby cię nie było, tak? Nie. Jak to jest? Tu ma być strażnik. Nie czaję. Aha, tutaj. Od 8 do 8, czy od której mamy posiłek tak naprawdę? Od 8 do 9 będzie jeden strażnik tutaj. Żeby tutaj się nic nie brało dziwnego. Na razie sobie otworzymy. Żeby nie musieć tego otwierać za każdym razem. Ale w razie czego to się po prostu zamknie, nie? Lockdown. Ty nie masz miejsca do celi, ale powinieneś mieć. Mamy kurczę więźniów 10. Więc jakby nie bardzo czaję. Ten więzień powinien przebywać w izolatce, ale izolatka nie jest dostępna. Na razie zakończmy karę. Znaczy właśnie nie wiem, czy zakończ karę typu zwolnij go z więzienia, czy zakończ karę... Tak, zakończ karę w sensie tym, że znaleziono przy nim coś, bo mamy już tę politykę znajdowania różnych rzeczy. No właśnie, mamy potrzeby. Na razie pęcherz jest ok. I potrzeby personelu. No właśnie, mamy ciepło. Niestety jest potrzebne ciepło. Tu. Temperatura. Ogólnie jest zimno. 13 stopni. No to tak, czy ja wiem, czy to zimno. No i właśnie, to jest kwestia tego, że już nie wiem, jak tę wodę tutaj zrobić. Mamy kocioł. Nie wiem. Wymaga przyłącza wodnego, więc w sumie kocioł można by zrobić... Stąd będzie woda szła, wiecie co? I on potrzebuje też elektronicznego chyba podejścia. Dobra, zróbmy tu kocioł. Bo wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić, ale dokładnie jeszcze nie wiem jak. Dobra, tędy poleci ciepła woda. Tu do biura. Tu będzie... Nie wiem, czy to grzejnik się nazywa? Grzejnik... Nie. Kaloryfer? Kaloryfer. Kaloryfer będzie tu. W recepcji może być. W tymczasowym więzieniu myślę, że tak. Tu. Świetlicy. Na świetlicy może być. Kuchni tu. Tu. Albo dwa tu. Zaplecze. I tak, rura z gorącą wodą. No właśnie, to idzie tu. Potem to może sobie iść
Tak, bo ta chyba rura z gorącą wodą może iść w ogóle jakoś mega daleko, z tego co pamiętam. To niech będzie sobie tu, idzie. Tu. Tu. Bo ogólnie woda podziemna z gorącą wodą też wydziela ciepło. Także to jest dobra sprawa. Oczywiście tutaj trzeba będzie sporo czasu poświęcić na to, ale przynajmniej jest tu 26 stopni. Tu już jak widzicie jest 20 stopni, bo mamy kaloryfer działający. I tu wzdłuż tej rury też będzie cieplej. Więc git. No właśnie, mamy ten. Jeszcze wiosna jest, jest słonecznie, ale potem faktycznie będzie zima i będzie tragedia. Na razie to zostawimy otwarte. Jest czas wolny. Ty stacjonujesz tutaj od 9. No ale właśnie, czemu? Czemu stacjonujesz? Pokazuję rozmieszczenie od 8 do 9. No właśnie. Powinien być 1, ale. Ale jest teraz godzina 12. Właściwie czy ja potrzebuję tego tu? Janitora to chyba nie. Ale dwóch strażników jak najbardziej. Przynajmniej dwóch. Macie pracę albo czas wolny. No możecie iść tutaj ewentualnie na świetlicę. W czasie wolnym. Pytanie czy mogą. Średni rygor. Tutaj też możecie wejść, tu też. Na recepcję proszę mi nie wchodzić. Do kuchni na razie też nie. Dobra, zarabiamy 56 kurczę dolarów dziennie chyba, tak? Nie, 300... Tak, to są dzienne, no. Oczywiście więcej więźniów, tym lepiej. No i kochani, będziemy się rozbudowywać, wydaje mi się, ale... To już chyba w następnym odcinku. Wydaje mi się, że póki co wszystko działa, poza tym, że... Musimy dorobić rurę ciepłą. Myślę, że tędy pójdzie ta rura. I tyle. Tu oczywiście też ciepła woda mogłaby pójść. Mamy ciepłą wodę albo zimną wodę. Właśnie nie wiem, czy wtedy ta ciepła woda jakoś tak działa sensowniej. A, zróbmy. Na dziedzińcu. Potrzebujemy jednego strażnika tutaj, przynajmniej na razie. Dobra, gotują. Dziedziniec, potem będzie wolny czas i posiłek. Dwa posiłki dziennie, myślę, że styka. Ty jesteś zmęczony, no ale nie szkodzisz. Nie szkodzisz. Znaczy, jeden lekarz powinien odpoczywać, wydaje mi się. A drugi wtedy sobie może iść odpocząć, nie? No. Jest czas wolny. Tutaj rura powinna iść. Nie idzie ta rura. Idzie dotąd. Chyba tu jest niezbudowana po prostu pod spodem. Tu mi się wydaje, albo i nie. Bo wszyscy siedzą tutaj gdzieś na dupce i nic nie robią, więc wydaje mi się, że to nie działa. Zaplecze właśnie mamy monitoring teraz już dostępny. Spoczko. Właśnie nie bardzo rozumiem. Czemu tu nie? A bo tutaj nie mamy tego zasięgu. Zobaczcie, tu się kończy zasięg ciepłej wody. Stąd, z tego kociołka pierwszego. Więc w sumie trzeba by zrobić kociołek nowy. Bo kurde, gdzie? Może po drugiej stronie, chociaż on potrzebuje. Dobra, zróbmy z tej strony. Kocioł wodny, mamy tutaj dostęp wtedy do i wody, wydaje mi się. Nom. Właśnie, potrzebujemy normalny dostęp do wody zwykłej. I dalej będzie.
już rura z ciepłą wodą. O właśnie, powinna działać dalej. Rura z ciepłą wodą, tak, i wtedy ona pompuje powietrze ciepłą wodę dalej. Okej, okay, no i dobra, powinno być ciepło. Logistyka, temperatura, ciepło, w miarę ciepło, 20 stopni jest git. Oczywiście też byśmy potrzebowali jakiegoś strażnika, ale na razie chyba nie potrzebujemy. Chyba jest okej. Na razie. Mamy jakieś te? Mamy wywiad. O właśnie, kto jest kim? Z jakiej można kontrabandę wziąć, z jakiego miejsca popytu? Na razie nie ma, jeżeli chodzi o broń, natomiast jest bardzo duża podaż, czyli będą chcieli mieć. Zagrożenia, gangi. Dwa miejsca, o które mogą się bić, bo mamy gangi. Żołnierze do celi, godzina 11, także spać. Mamy dwie cele wolne. Przepływy pieniężne. Dobra. Gotowi do przeniesienia nie ma jeszcze. Natomiast liczba dziennie, no właśnie nie dziennie. Przyjmij do 15. 5 osób, tak? Tak, 5 osób w następnym rzucie i to powinno nam trochę przynieść pieniędzy. Dobra, jest spanie, kochani. Z tyłu warto by też, kurde, jakieś pieski potem poprzerzucać i tak dalej, ponieważ oni będą chcieli uciec. Także psy jak najbardziej go, zbrojownia go. No go, praca plantacji drzew. No dobra. Rozbudowa terenu myślę, że też się przyda. I prawnik. I tutaj będzie pomoc, obrona prawnicza. Małe cele będzie można zrobić. Paralizatory jak najbardziej, monitoringi i git. Dobra, przynajmniej mają ciepłą wodę pod prysznicem, co też jest nowością. Kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.